życie, góry też życie, po prostu. To było moje życie, przede wszystkim góry. W momencie, kiedy... Bo ja wiem, czy... Rzeczywiście, na razie były dwie pasje. I tak się dzieliłem, ale później to już były tylko góry, także sobie nie wyobrażałem. W szkole to w zasadzie mnie zainteresowało tylko pływanie, w którym nie osiągnąłem dobrych wyników, tylko gdzieś tak doszedłem do drugiej klasy. Ale pływanie się skończyło, jak miałem 18 lat, ale to już szkołę już skończyłem wtedy. I wtedy zainteresowałem się szermierką. Dosyć przypadkowo zresztą, ponieważ poznałem takiego chłopaka, którego poleciła mi moja profesorka od fizyki, bo on chciał, jego matka chciała, żeby on miał świetne stopnie z matematyki i fizyki, ja mu udzielałem korepetycji. To był Janusz Różycki, późniejszy olimpijczyk, brązowy medalista we Florencji, późniejszy, ale wtedy tak. Miał 16 lat. No i jak ja się dowiedziałem, że on jest szermierzem, a w tym czasie odbywał się turniej o szablę Wołodyjowskiego w Kalifornii, to mnie jakoś tak zainteresowało, mówił, może byś mnie tam wprowadził do siebie, a on był członkiem Legii. No i on się spytał trenera, a trener powiedział, dobrze, przyprowadź go, ale dopiero na jesieni, bo jest nowy nabór. No i tak się zaczęło, 55 rok. Od floretu przeszedłem do szpady, a ta broń mi zdecydowanie lepiej pasowała. Zresztą ciekawostka jest, bo ja nie jestem mańkutem, a szermierkę zacząłem uprawiać od razu lewą ręką. W 63 roku myśmy zdobyli w Gdańsku Mistrzostwo Świata drużynowe w szpadzie. I zainteresował się tym taki sponsor polskich sportowców. Eugeniusz Kucharski, który miał tytuł barona, markiza, przepraszam, markiz. I on sponsorował polskich sportowców. I postanowił, skoro szpadziści wygrali Mistrzostwo Świata, a na drugi rok, w 64 miała być olimpiada w Tokio, że on ufunduje szpady, 5 szpad dla polskiej drużyny, które poświęci kardynał, to wtedy Wyszyński. Kardynał Wyszyński miał je poświęcić, a jak zdobędziemy złoty medal, to wtedy da pozłocić je i pójdą do muzeum. Był styczeń, kiedy on zażądał nazwisk uczestników olimpiady. Które miały być tutaj wygrane. Która miała być dopiero w tym w lipcu, prawda? Że on wygraweruje. No i związek zaczął się zastanawiać, kto miał największe szanse i wytypował 5 nazwisk, między innymi moje. Pan Markis, taki napis, 5 kółek olimpijskich, Tokio 1964, mistrzowi J. Kurczabowi, Markis E. Kucharski, Paryż, 19 stycznia. 64 rok. Tak. I to uroczyście w knajpie, w takiej ładnej restauracji, z udziałem jakiegoś polonijnego dziennikarza, zostało nam wręczone. Była nas trójka, Bogdan Gąsior, Bogdan Andrzejewski i ja. No, ja byłem na olimpiadzie w Rzymie, czyli 4 lata wcześniej. No, tam to dosyć pechowo to się skończyło. Ja spośród naszych szermierzy najlepiej wypadłem indywidualnie. Byłem w ćwierćfinale, miałem baraż, czyli dodatkowe walki o wejście do półfinału. A półfinał to już jest 12 najlepszych. No i przegrałem te dwie walki i zająłem w końcu, sklasyfikowany byłem na 13 miejscu w olimpiadzie indywidualnie. Ale to było najlepiej z naszych. Natomiast drużynowo nam nie poszło zupełnie i zajęliśmy 9 miejsce. Przegraliśmy z Luksemburgiem. Historia tej szpady jeszcze potoczyła się inaczej trochę, mianowicie ja pojechałem w Alpy w zimą 64 roku i nawet tam mieliśmy niezłe sukcesy zimowe, ale potem w Tatrach miałem wypadek, spadliśmy z kolegą w lawinie i on zginął, a ja miałem ciężki uraz nogi. I ja byłem nieczynny przez miesiąc przynajmniej, więc nie było mowy o treningach. I miałem zaległości treningowe i słabo wypadłem na Mistrzostwach Polski. Jak się spytałem swojego trenera, który był jednocześnie trenerem kadry, czy mam szansę na olimpiadę, to powiedział, że mam słabe szanse na olimpiadę. No to wobec tego ja się zwinąłem w lecie i pojechałem w Tatry. I się wspinałem i to był jeden z najlepszych moich
sezonów tatrzańskich. No ale co się okazuje, dwóch pewnych olimpijczyków narozrabiało, wracając ze Szwecji w pociągu, bo pochlali sobie podobno, tam coś narozrabiali, były jakieś awantury, zostali zdyskwalifikowani i teraz brakuje ludzi na olimpiadę i zaczęli mnie poszukiwać, dzwonili do Morskiego Oka, ale ja byłem na Słowacji. Także tak mi umknęła olimpiada kolejna, ale to wielkiego sukcesu by nie było, bo skoro ja byłem nieprzygotowany, tamci też nie byli. Aha, ta szpada pojechała na olimpiadzie, ona była w tym, tylko walczył nią Parulski. A możesz pokazać jakby ten chwyt właśnie tutaj jest? O, żeby było widać. To jest szpada dla leworęcznego. Tak. Wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało trzymanie jej. Wcale nie, znaczy dla mnie jest niewygodne jak cholera po prostu. Nawyki jeszcze są, jeszcze bym potrafił walczyć. Oczywiście gorzej z nogami. Natomiast ręka jeszcze wychodziła. Zasłona szósta. Zasłona ósma. Zasłona piąta, ale to rzadko w szpadzie nie wygląda. Zasłona siódma. To czasami to robią, to floreciści często robią. Tak się zrobi i tutaj... Aha, i jeszcze dgnie. Jeszcze, tak. W 1955 roku zacząłem szermierkę, a w 1957 byłem na kursie taternickim. Czyli po raz pierwszy wyjechałeś na kurs wtedy, tak? Najpierw był teoretyczny w Warszawie, potem były skałki pod Krakowem w tych dolinkach. I potem w lecie byłem już na hali Koziencowej na kursie tatrzańskim. Wszyscy wiemy, że lata 70., 80. Miały tak naprawdę chyba dwóch kierowników wypraw, czyli Zawada i Kurczak. No, i takich, którzy narodowe wyprawy. Narodowych, tak. I z sukcesami. I teraz nas bardzo interesuje, ile jest jakby plotek, a ile jest prawdy w waszych wzajemnych relacjach. Czy wy się lubiliście, czy mieliście jakieś konflikty, czy jak to działało, że był Zawada i był Kurczak? Osobiście to się lubiliśmy, z tym, że no, była to konkurencja. No. Konkurencja jeszcze podsycana przez tych kandydatów do składu. Bo wiadomo, że jednych wybrałby Zawada, a niekoniecznie tych samych ja. Zawada był zwolennikiem na przykład, żeby wypuścić dwójkę, która jeżeli zdobędzie szczyt, kończymy wyprawę, żadnego już ryzyka. Ja na przykład raczej starałem się, żeby jak najwięcej osób miało szansę wejść na szczyt. Także no, miałem swoich zwolenników też. Zawada jednocześnie on miał siłę przebicia dużą, po prostu potrafił przekonywać. On bardzo kwieciście opowiadał, przekonywał. Na przykład jeżeli poszedł do władz, to potrafił przekonać. Na przykład mogłoby nie być wyprawy na Everest zimowej, tylko byłaby moja wyprawa na K2, na nową drogę na K2, bo była komisja sportowa w licznym gronie. Michał Jagiełło był wtedy kierownikiem tej komisji sportowej. On poddał po głosowanie. Jest dwóch kandydatów i Zawada siedzi i ja siedzę. I Jagiełło mówi, no to głosujemy jawnie. I wszyscy jawnie głosowali. Przy Zawadzie i przy mnie. I ja wygrałem ten stosunek 7-3. To głosowanie. To jest tak, że poszedł wniosek na zarząd, że proponuje się na kierownika wyprawy narodowej na K2, na nową drogę na K2, Janusza Kurczawa. A zarząd podjął dyskusję na nowo. Układ sił był inny i przegrałem 5-4. I tak powstał zimowy Everest. Ja byłem w trochę innej sytuacji niż Zawada, który mało się wspinał w Tatrach i Alpach i niewielu miał takich kolegów od Liny, prawda? On musiał dobierać ludzi, których niejednokrotnie nie znał. Tam raz wcześniej pojechał z nimi na przykład w Pamir, żeby poznać tych ludzi i sprawdzić ich. Natomiast dla mnie to byli koledzy, z którymi ja się wspinałem po Tatrach i w Alpach. Także nie miałem żadnych problemów. Nie potrzebowałem mieć akurat takich, jak ludzie, pupilów. To byli moi koledzy, dobrze znani. Także no, ja byłem innego typu kierownikiem po prostu.
nie mogłem być takim kierownikiem, który coś nakaże i w ogóle nie pyta innych o zdanie. Ja często konsultowałem i wręcz nawet głosowania jakieś przeprowadzałem w bazie. No chyba ta na Makalu to moja najbardziej nieszczęśliwa wyprawa. Bo tam nic nie grało w zasadzie na tej wyprawie. Po pierwsze, opóźnił się monsun, były ogromne opady i powodzie w Indiach. W tym czasie mieliśmy tak, najpierw ciężarówka zatrzymana została na granicy pakistańsko-indyjskiej na tydzień z powodu jakiejś formalności, no ale to się udało przewalczyć. Ciężarówka dojechała do Delhi, w tym i na przedmieściach Delhi pękł wał korbowy. To było ponad miesięczne opóźnienie. Ja byłem już w Katmandu. Trzech nas było w Katmandu tam. No i ja już byłem zdenerwowany, taki dalej, że to tyle czasu trwa. Mówię, wrócę, polecę do Delhi, zmobilizuję ich, wynajmiemy jakąś ciężarówkę czy coś. I wtedy właśnie się wyszła ta sprawa z tym, z powodzią. Uh-huh. Nie można wynająć ciężarówki, ponieważ nie przyjadło. Musi woda opaść. Także spokojnie trzeba było czekać na zreperowanie polskiego Jelcza. W tym czasie wody opadły. Jelcz ruszył. No ale niestety monsun był opóźniony jeszcze ciągle w górach. Także my jak zakładaliśmy bazę, to dopiero zaczęła się wtedy pogoda robić. I potem było takie odbicie monsunu, jakby drugi atak i ogromne opady śniegu wtedy, do tego stopnia, że baza stała się niebezpieczna. Na bazę zeszła lawina i jeden zginął. To jest rzadkością, żeby w bazie był wypadek lawinowy. No bardzo chciałem, żeby wyjść na K2. Znaczy ja osobiście sam raczej nie widziałem szans, żebym ja wszedł, ale chciałem, żeby wyprawa zakończyła się sukcesem. Czyli chciałeś jako kierownik zdobyć K2? Tak, tak. Nową drogę. A myślisz, że byłeś blisko tego? No bardzo blisko. Przecież 200 metrów tylko do szczytu zabrakło Robakowi. Gdyby nie opóźnienie po prostu i jeszcze pech z tą burtą tlenową niestety nie naładowano do końca, bo się okazało, że Robakowi się skończył. A to był błąd ludzki, ta butla, czy jakaś pomyłka, czy jak to nazwać? Ta butla akurat była to jedna z tych, które były ładowane w Polsce. I to było różnie. I to się sprawdzało. Wtedy jeszcze... To się sprawdzało na dole i w obozach. Mhm. I teraz nie wiem, czy Chrobak, biorąc tą butlę, sprawdził ciśnienie w niej, czy nie. Właśnie dwie wyprawy mam bardzo udane. To jest jedno w Hindukusz na Noszak i te sąsiednie szczyty. Mhm. Myśmy tam bardzo dużo zdziałali wtedy. I sportowo... Możesz tam też jeszcze rok przypomnieć? Tak, 1972. Noszak. Tak, dla przypomnienia to była pierwsza wyprawa Wandy Rutkiewicz. Janusz Onyszkiewicz wtedy był na wyprawie. To się udało. Którego Janusza Onyszkiewicza serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, oczywiście. Dwa lata później prowadziłem wyprawę polsko-niemiecką na Schisparę. To szczyt 7611 metrów w bardzo dzikim rejonie, rzadko odwiedzanym. I to było naprawdę wyzwanie eksploracyjne, żeby w ogóle jak podejść tą górę, bo góra trudna i skomplikowana. No i to się całkowicie udało, i aż 8 osób stanęło na 7 osób. Właśnie ja nie wszedłem wtedy na szczyt. Natomiast wszedłem sobie na sąsiedni taki szczyt, który był mnie też niezdobyty, 7090 metrów, nawet 7000. Ale nie trudny, także mogłem sobie pozwolić na solową spinę. Jakiś czas temu zaczęliśmy wspólnie pracować nad projektem Centralnego Archiwum Górskiego. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się Ciebie namówić, żebyś został szefem tego projektu. Czy co dzisiaj powinniśmy, od czego mamy jakby zacząć tą archiwizację? Priorytety naszych działań, jak uważasz, o czym najbardziej musimy w pierwszej kolejności najszybciej zacząć zrobić, prawda? To, co już w tej chwili robię, to znaczy się, przede wszystkim trzeba dotrzeć do starszych alpinistów i do rodzin nieżyjących alpinistów i ściągać materiały od nich, to co się da. Przede wszystkim chodzi o zdjęcia,
z filmami jest najgorzej, dlatego że filmy to nie wiadomo przez kogo były sponsorowane, kręcone i to albo w telewizji, albo gdzieś w innych jakichś agencjach są i to nie tak łatwo wydobyć. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, no to się dzieje, ja to robię w tej chwili. Mam nadzieję, że moi koledzy z tej grupy, z tego centrum również to robią lub mają wręcz. Na przykład Wojtek Kukuczka ma w zasobach wszystkie zdjęcia swojego ojca przecież. Także to jest najpilniejsze. Gorzej jest ze zbieraniem eksponatów, bo po prostu poczekamy, aż się wybuduje centrum i wtedy zaczniemy zwozić te eksponaty po prostu. No na przykład teraz w Krakowie niedawno Rysiek Zawadzki, oprócz zdjęć, których mi dał bardzo dużo, to dał mi jedną taką tekę wycinków prasowych na temat polskiego alpinizmu z tamtych lat, lata 60., 70. Ja też mam dużo takich rzeczy. No a to jakieś proporczyki, a to pocztówki i tak dalej. Jak na przykład w Krakowie byłem podczas festiwalu, to odwiedziłem wdowę po Heinrichu, która mi dała paczkę z tymi slajdami. I potem zacząłem je skanować i byłem z kolei u siostry Andrzeja Heinricha, która jest zamężna za Ryśka Zawadzkiego, takiego znanego alpinisty też z lat końca 50. i 60. Pseudo Brudas, bardzo bliski, bardzo brzydkie. A propos Brudas, chociaż nam chyba ostatnio najbardziej utkwiło w pamięci, ciekawe czy będziesz kojarzył, pseudonim artystyczny niejakiego wspinacza ze Śląska, na którego mówili Druciarz. Tak, doskonale go znamy, ale kilka bardzo ciekawych. Barwnych postaci. Był na przykład Szmaciarz, profesor fizyki. Brudas, Szmaciarz, Jerzy Sawicki, Druciarz. My kiedyś musimy chyba osobno zrobić taką, wiesz, galerię tych postaci kreskówkowych. Długosz Palant, prawda? Świetne niektóre pseudonimy. U mnie strach to raczej polegał na tym, że przed wyjściem na wspinaczkę, w nocy, czy tuż przed wyjściem jeszcze jest ciemno, w Alpach się wychodzi, kiedy jest jeszcze ciemno, prawda? Także to podejście z czołówką, patrzenie, żeby nie wpaść w jakąś szczelinę na lodowcu, to był moment, kiedy jeszcze się bałem. Jak już weszliśmy w ścianę, to już szło. Kiedyś pamiętam w 83 roku z kolegą starszym ode mnie o kilka lat, ale śmialiśmy się, bo w sumie zespół miał ponad 100 lat, jak się sumowało bieg. Poszliśmy na taką skrajnie trudną drogę w Iglicach Szamunii i nawet dosyć sprawnie nam to szło do pewnego momentu, kiedy było takie ostrze skalne, po jednej stronie gładka ściana i druga, po drugiej gładka ściana, bez żadnej szczeliny, a tu była taka przełączka, na tej przełączce taki ostry głaz. Także spadając z tej ścianki, to prosto na ten głaz. I żaden z nas nie chciał zaryzykować, żeby to poprowadzić, bo żadnego haka nie można było wybić. I wycofaliśmy się. To był chyba mój jedyny wycof taki naprawdę z powodu trudności i strachu. W górach wysokich uważam się za niespełnionego. Natomiast znacznie więcej sukcesów miałem w Alpach czy w Tatrach. No w Tatrach przede wszystkim filar Kazalnicy, pierwsze przejście tej wspaniałej formacji. Jednej z najładniejszych. Kiedyś Krzysiek Wilicki tak opowiadał mi, że było takie słynne pytanie ich kolegi, który w ogóle nie rozumiał, kto jest kim, jakim politykiem, albo jaką znaną postacią, jak się go pytali, a znasz tego, to pytał, a co zrobił na Kazalnicy? Czyli jakby to taka weryfikacja była, tak? To jest tak, filar Kazalnicy, no i w Alpach przede wszystkim pierwsze zimowe przejście wielkiego filara narożnego Mont Blanc, które trwało aż 7 dni.